Wydaje mi się, że najłatwiej jest ocenić kompetencje przewodnika duchowego po jego zachowaniu. Pobądź z nim przez 24 godziny, a najlepiej przez 48, ale cały czas, bez ustanku, widząc go w różnych sytuacjach. Człowiek nie jest w stanie utrzymać tak długo maski. Wtedy będziesz mógł ocenić go po tym, jak się zachowuje, i poznasz całą prawdę. Osho, no cóż, był chyba najwspanialszym mówcą. Sam oglądałem kiedyś film, ktoś z Was mi podesłał na temat medytacji. Bardzo fajnie opowiadał, bardzo mi się to podobało. Ale przecież była taka sytuacja, jest reportaż na ten temat, na CDA możecie obejrzeć, że w Stanach Zjednoczonych była tam komuna, która w pewnym momencie została otoczona przez wojsko, przez policję. Ta komuna Osho też była uzbrojona, miało dojść do rozlewu krwi. Wystarczyło, żeby Osho po prostu poszedł i oddał się w ręce policji, żeby zażegnać rozlewowi krwi. Tymczasem, co on zrobił? Wsiadł w samolot, wcześniej zabrał swój fotel, zabrał kolekcję Rolexów i pozostawił swoich, nie wiem jak ich nazwać, poszukiwaczy. Więc najłatwiej będzie ocenić kompetencje takiej osoby, przewodnika duchowego, po prostu po tym, jak się zachowuje, a nie co mówi. Namaste.